tak naprawdę to pomysł wyszedł od pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ do tej pory w naszym województwie takiego oddziału nie było, a potrzeby są coraz większe, zwłaszcza po okresie pandemii, epidemii, gdzie te schorzenia górnych dróg oddechowych dosyć mocno dokuczają pacjentom. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia, wiedząc, jakie mamy zasoby tutaj, zaproponował nam zorganizowanie takiego oddziału i my chętnie tę propozycję podjęliśmy, no i wspólnie skutecznie doprowadziliśmy do zakontraktowania i podpisania umowy. Ilu pacjentów jednocześnie będzie mogło przybywać na tym oddziale? Jednoczasowo mamy zakontraktowane 20 łóżek i myślę, że te wszystkie 20 łóżek będzie wykorzystane w pełni, bo już mamy chętnych na dużo większą ilość, a chcemy się skupić głównie na pacjentach, którzy opuszczają oddziały pulmonologiczne, oddziały takie, gdzie pacjenci rzeczywiście potrzebują jeszcze doleczenia na oddziale rehabilitacyjnym. Musieliśmy dokupić niewiele sprzętu, który jest bezwzględnie potrzebny do tego, żeby spełnić te minimalne wymogi funduszu. Natomiast cała zasadnicza infrastruktura, jeżeli chodzi o pomieszczenia i o wyposażenie, o część zabiegową, była już przygotowana wcześniej przez pana starostę. Potem częściowo przez nas dofinansowana, bo od maja ruszyła tutaj działalność oddziału rehabilitacyjnego, więc już tutaj pacjenci rehabilitowani są od maja przez te parę miesięcy. No i teraz dokupiliśmy sprzęt, który był wymagany do rehabilitacji specjalistycznej pacjentów pulmonologicznych.